Witam w kolejnym odcinku teleturnieju Ludzie kontra Kamienie. Teleturnieju, gdzie od pudełka kamieni zależy, ile pieniędzy się wyniesie ze studia. A w poprzednim odcinku grał z nami Quiz Gamer, który nie dokończył swojej gry. Zapraszamy. Dzień dobry. Dobry. W poprzednim odcinku doszedłeś do pułapu 2-2 z kamieniami. I masz na koncie 12,5 tysiąca. Jesteś gotowy na kontynuację gry? Gotów. Tak więc rozpoczynamy grę w Ludzie kontra Kamienie. Pytanie brzmi: za pomocą ilu cyfr można zapisać każdą liczbę zgodnie z binarnym systemem liczbowym? Kamień odpowiedział. Dwa. Tak więc zaznaczyć odpowiedź dwa, tak? Tak. Dobrze, zaznaczę odpowiedź dwa. Kamień udzieli odpowiedzi jeden. A poprawna odpowiedź na to pytanie to jest dwa! Tak więc... To jest 0,1. Dokładnie tak. Doliczam ci w tym momencie 5000 zł na konto, masz 17,5 tysiąca, brakuje ci jednej dobrej odpowiedzi, żeby zakończyć grę z całkiem pokrajną sumą pieniężną. Tak więc możemy chyba przejść do następnego pytania. Jak stoi z biologią? Chodzi o biologię zwierząt. Całkiem. No, zobaczymy. Dobrze, tak więc pytanie kolejne. Ile ramion więcej niż ośmiornice posiadają kałamarnice? Kamień udzieli odpowiedzi. No tutaj będę strzelał. Postawmy na jeden. Dobrze, znaczy odpowiedź jeden. Kamienie udzieliły odpowiedzi 0. A po prostu to pytanie to jest 2. Kałamarnice są zaliczane do 10 ornic. Dwa ramiona są wydłużone i służą do polowania. A. W tym momencie się nic nie dzieje, dalej masz 17,5 tysiąca. No i kamienie też nic nie zabrały, więc zostaje tak jak jest. Oglądaliśmy może trochę herby miast? No coś się oglądało. To zobaczymy sobie poradzić z tym pytaniem. A w Trójmieście gdzieś patrzyłeś herby? No generalnie pochodzę z Trójmiasta. A, no nie, może być łatwo. Ile ryb znajduje się w herbie Gdyni? Kamienie udzielił odpowiedzi. Pytanie, ile ryb w herbie Gdyni, tak? Tak. Więc odpowiedź 0 odpada. Albo 1, albo 2. Kurczę, ja mam ten herb w głowie. Kurczę. No dobrze, będzie na mnie w przypadku błędu. Ale z tego co się orientuję, ten herb przedstawia dwa śledzie. Tak wbite w jakby miecz, więc moja odpowiedź 2. Dobrze, no to odpowiedź 2. Tak. Kamienie udzieli odpowiedzi również 2. I po odpowiedź to jest melonik. Dokładnie tak. W tej sytuacji kończymy twoją grę. Ale żeby było wszystko jasne, odejmujemy ci połowę pieniędzy w tym momencie i dodajemy ci 10 tysięcy. I kończysz grę z 18 750 zł. Co zrobisz z tymi pieniędzmi? Co? Jeszcze nie wiem, ale cieszę się, że udało mi się wygrać grę i nie mogłeś. Dobrze, ja tylko przypomnę jeszcze o naszej umowie. Ja Quiz Gamer, no jestem mądrzejszy od kamieni. Dziękuję. Dziękuję za grę. Tam są drzwi. Do widzenia. Do widzenia. A w dzisiejszym odcinku jeszcze zostało przed nami trzech śmiałków, którzy zdecydowali się zagrać z kamieniami. Ale kto zagra z nami jako drugi w dzisiejszym wieczorze? Poznajmy dzisiejszych zawodników.
Dawid Kucharski, student filologii angielskiej z Hrubieszowa. Delta, absolwent technikum poligraficznego z Podmińska Mazowieckiego. Witam. Inelius, uczeń technikum spedytorskiego w Suwałkach. Jo. Czas na pytanie eliminacyjne. Jak ono będzie przebiegać? Przeczytam pytanie i po tym czasie mają Państwo 10 sekund na odpowiedź na to pytanie. Pierwsza osoba, która udzieli poprawnej odpowiedzi, zasiądzie do gry ze mną. Pytanie brzmi. Ile samogłosek zapisywano za pomocą hieroglifów w starożytnym Egipcie? Czas start. Na priwie odpowiedzi. Na priwie, tak. Czas minął. Poprawna odpowiedź na to pytanie brzmi 0. A kto pierwszy udzieli poprawnej odpowiedzi? Delta, zapraszamy. Miło. Witam, dzień dobry. A dobry wieczór, dobry wieczór. Powiedz mi, co cię do nas sprowadziło? No, od kilku tygodni mniej więcej na bieżąco śledzę Wabank. Wcześniej brałem też udział w melonarkowej prowadzonej przez Prawota inny serial. Pomyślałem, że nie zaszkodzi sprawdzić się w jakimś nowym formacie. Dobrze. Ty przyjechałeś do nas z Podmińska, tak? Tak. To jest niewielka miejscowość Dębe Wielkie, często mylona z Dębem nad Zalewem Wybrzyńskim. Sto kilkadziesiąt lat temu odbyła się tam bitwa w powstaniu listopadowym i mimo że nie dzieje się tutaj wiele, jest tutaj całkiem nieźle. Dobrze, a powiedz mi, czy masz ze sobą jakąś osobę towarzyszącą dzisiaj? Tego wieczoru jestem solo akurat. Dobrze, może przejdziemy do wyjaśnienia zasad. Oczywiście. Na start dostajesz od nas 25 tysięcy złotych. Które możesz, i te sumy możesz powiększyć lub pomniejszyć. Za każdą dobrą twoją odpowiedź dodajemy ci 5 tysięcy złotych na twoje konto. Ale przed tobą odpowiadają kamienie. Jeżeli kamienie udzielą poprawnej odpowiedzi, kasujemy ci połowę pieniędzy. Sytuacja się zmienia, kiedy dojdziemy do czwartego poziomu drabinki. Wtedy za dobrą twoją odpowiedź dodajemy ci 10 tysięcy i kończysz grę. No a jeżeli kamienie udzielą czwartej dobrej odpowiedzi, kończysz grę z zerem. Na każdą odpowiedź na to pytanie, każda odpowiedź to może być 0, 1 lub 2. No i jeszcze na koniec oczywiście formułka. Jeżeli dobrze odpowiesz na to pytanie, jeżeli wyjdziesz z gry z pieniędzmi, masz powiedzieć formułkę o treści jestem od życia od kamienia, a jeśli nie, to wiadomo odwrotną. Wszystko jasne? Wszystko jasne. Dobrze, rozpoczynamy grę w ludzie kontra kamienie. Pytanie brzmi, ile wyprostowanych palców należy unieść w górę, aby pokazać słynny gest Kozakiewicza? Kamienie udzieli odpowiedzi. W każdym sezonie olimpijskim ten gest bywa często pokazywany. Pamiętając o słynnej zaciśniętej ręce, odpowiadam zero. Odpowiadam zero, tak? Odpowiadam zero, zgadza się. Dobrze, zacznę odpowiedź zero. Kamieni udzieli odpowiedzi jeden. A prąd to jest zero. Dodajemy ci takie 5 tysięcy złotych na twoje konto. I teraz powiedz mi, pamiętasz może jak wygląda ten gest? O ile dobrze pamiętam, to jest zaciśnięta na ramieniu pięść. Dobrze. Masz na koncie teraz 30 tysięcy złotych. Pytanie, ty jesteś absolwentem technikum poligraficznego, więc czym się zajmujesz? To są generalnie tematy związane z drukiem przemysłowym, drukiem takim na dużą skalę, czyli czasami mierzę się z tym, że pytają mnie ludzie o sprawy związane z drukiem na domowej drukarce. To jest ten moment najczęstszy, w którym muszę tłumaczyć ludziom, czym jest poligrafia, a czym nie jest. Więc druk przemysłowy, trochę grafiki, skład tekstu, wszystkie tematy koło tego. Rozumiem. Czyli ogólnie rzecz biorąc, rzeczy związane z drukowaniem, tak? Zgadza się.
A to nie ma może związku jakiegoś z grafiką? Grafiką jako taką param się dość amatorską. Bliższy jestem grafice komputerowej, typografii. Stworzyłem sam kilka kolorów. Typografia, czyli koje pisma, chociaż należy akurat do tych ludzi, którzy nie unoszą się, kiedy ktoś powie font zamiast czcionka i na odwrót, to te terminy, historia tych terminów jest długa i mógłbym o niej długo opowiadać. Dobrze, rozumiem. Jeszcze może do tego wrócimy dzisiaj. A powiedz mi, jak sobie, czy oglądasz może tenisa? Albo może brałeś udział? Przyznam, że rzadka i przy okazji, ale zobaczymy, co się będzie działo. Dobrze, pytanie brzmi. Ile razy Venus Williams pokonała swoją siostrę Serenę w finale Wimbledonu do 2018 roku? Kamień nie udzielił odpowiedzi. Trudne pytanie. Chociaż spróbuję odpowiedzieć, że jeden. Dobrze, na to odpowiedź jeden. Kamień udzielił odpowiedzi 0. I poprawna odpowiedź to jest 1. Udało się. Siostry rywalizowały ze sobą w latach 2002, 2003, 2008, 2009 i 2015. Venus wygrała tylko w 2008 roku. Dobrze, tak więc masz na koncie 35 tysięcy złotych. I powiem ci, że to jest chyba najwyższa suma, jaka kiedykolwiek się pojawiła na samym początku gry. Bo rekordem wygranej jest 37,5 tysiąca, które zrobił pan Nudziarz w pierwszym odcinku. Ale jest to też pierwsza chyba sytuacja, kiedy ktoś odpowiada na drugie pytanie z rzędu dobrze. Więc no całkiem moim zdaniem przyzwoity wynik. Łódź szczęścia zawsze się też przydaje. To prawda. Dobrze, a powiedz mi, jak się czujesz z mapy Polski? Mapę Polski miałem okazję dość skrupulatnie przestudiować, także ciekawość mnie żre. Dobrze, pytanie brzmi, w nazwach ilu polskich województw występuje łącznik? Kamień nie udzielił odpowiedzi. No, miejsca przychodzą mi do głowy dwa, więc odpowiadam dwa. Dobrze, zaznaczam odpowiedź dwa. Warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie. Zaznaczam odpowiedź dwa. Kamień nie udzielił tej samej odpowiedzi. I poprawna odpowiedź to jest dwa. Niestety, ale musimy ci najpierw połowę pieniędzy odjąć. Zostaje ci na koniec 17,5 tysiąca, ale daj mi ci też 5 tysięcy, więc masz 22,5 tysiąca złotych. No już niestety nie przekroczysz tego limitu, jaki był ostatnio, ale masz szansę dalej na całkiem pokaźną sumę. Jeszcze raz powiedz mi, jakie to według ciebie były województwa? Kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie. Dokładnie tak. A jak się sprawa ma z zachodniopomorskim? Wiem, gdzie jest i jestem w stanie nazwać kilka miast. Zobaczymy. Ale jak wygląda nazwa? O to mi chodzi. Zachodnio-pomorskie pisze się łącznie. Dokładnie tak. Teraz zobacz, jaką masz sytuację. W tym momencie kamienie są na pierwszym poziomie drabinki, ty jesteś na trzecim, więc jedna twoja dobra odpowiedź daje ci 10 tysięcy złotych i w najlepszym wypadku kończysz grę z 32,5 tysiąca po tym pytaniu i wychodzisz z całkiem bardzo fajną sumą. Więc jesteś o krok od zakończenia gry z bardzo fajną sumą. Śledzisz trochę politykę? Staram się. Tak więc... Staram się, czasami działa to najlepiej, czasami gorzej. Dobrze, zobaczymy, czy poradzisz sobie z tym pytaniem. Ile razy Waldemar Pawlak pełnił funkcję prezesa Rady Ministrów? Kamień nie udzielił odpowiedzi. No, to na pewno pamiętam, że premierem Pawlak był. Dawno, ale był. Kadencje w tym czasie nie były zbyt długie,
ale do odpowiedzi dwa się nie skłaniam. Odpowiadam jeden. Jeden as był. Dobrze, znaczy odpowiedź jeden. Kamienie udzielił odpowiedzi również jeden. Może Melonik? Ja akurat dwa znam odpowiedź. Dwa razy był premierem. Tak, dwa razy był. Bardzo krótko, ale potem tam weszła Hanna Suchocka i znowu Waldemar. Rządu nie utworzył. Dokładnie tak, niestety, ale panowie Melon i QuizGamer mają rację. Dwa to jest poprawna odpowiedź. Ale spokojnie, nic nie straciłeś, nic nie zyskałeś. Sytuacja jest taka, jaka była wcześniej. Gramy dalej. Pamiętasz może wiersze dziecięce? Jeszcze? Jakieś były. Nie powiem, że się czuję w tym pewnie. Zobaczmy. Ile rodzeństwa miała tytułowa samochwała z wiersza Jana Brzechwy? A my nie udzielił odpowiedzi. Samochwała. Nic z tego wierszyka nie pamiętam, ale samochwała. Chyba było coś takiego, że wszystko sama, więc skłaniam się ku odpowiedzi. Odpowiadam 0. Dobrze, no to odpowiedź 0. Kamieni udzielił odpowiedzi 1. A poprawna odpowiedź brzmi 1. Więc niestety znowu musimy ciągnąć połowę pieniędzy. Zostało ci na koncie 11 250 zł. I niestety kamienie podskakują o jeden poziom w drabince. Dokładny cytat z tego wiersza to: tato mój, do pieca sięga. Moja mama taka tęga, moja siostra taka mała, a ja jestem samochwała. Co jednoznacznie sugeruje, że ma jedno rodzeństwo, czyli siostrę. Niestety, ale no, musieliśmy ci odnieść połowę pieniędzy. Masz na koncie tylko 11 250 zł. No i kamienie są coraz bliżej tego, żeby cię wyprzedzić i może zakończyć twoją grę z zerem. No. Interesowałeś się trochę kwestią życiorysów Fryderyka Chopina? Interesować się nie. Zdarzały się jakieś akcje, ale to było dawno. Dobrze, pytanie brzmi: w ilu miejscach zostały pochowane szczątki Fryderyka Chopina, nie licząc kosmyków jego wozów przechowywanych w muzeum? Kamienie udzielił odpowiedzi. No, to pamiętam. Pamiętam ilustrację z podręcznika mówiącą o miejscu, gdzie pochowano jego serce. Więc odpowiadam w dwóch miejscach. Dobrze, znaczy odpowiedź 2. Kamieni udzielił odpowiedź 1. Melonik, jak myślisz? Możesz mi powtórzyć pytanie, żebym się nie walnął? W ilu miejscach zostały pochowane szczątki Fryderyka Chopina, nie licząc kosmyków jego wozów przechowywanych w muzeum? W dwóch miejscach. Delta ma rację, no bo ciało jest we Francji, a serce jest w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Dokładnie tak. Tak więc... Jest to poprawna odpowiedź. I w tym momencie doliczam ci 10 tysięcy złotych na twoje konto i kończysz grę z 21 tysiącami i 250 złotych. Jest to druga najwyższa wygrana w tym programie. Powiedz mi, co zrobisz z takimi pieniędzmi? Oj, z takimi pieniędzmi można... Z pewnością bym się wybrał do Japonii. Od dłuższego czasu o tym marzę, także... Trochę czasu w tej Japonii można by rzeczywiście spędzić. To życzę ci bardzo miłej podróży do Japonii. Jeszcze tylko przypomnę o naszej umowie. Zgadza się. Także z dumą ogłaszam, że jestem mądrzejszy od kamieni. Dobrze, dziękuję za grę. Tam stąd drzwi. Do widzenia. Dobrze. Delta jako drugi dzisiaj zakończył grę z pieniędzmi i wyszedł z ponad 20 tysiącami złotych. Ale przed nami zostało jeszcze dwie osoby, które w dzisiejszym odcinku będą mogły się zmierzyć z kamieniami. Kolejne pytanie eliminacyjne. Ile ssaków ma grubsze futro od wydry morskiej, czyli kałana morskiego? 10 sekund. Czas minął, poprawną odpowiedź na to pytanie to jest 0. A kto pierwszy odpowiedział poprawnie? Dawid Kucharski, zapraszamy. Dobrze, witam cię, Dawidzie. Witam. Przyjechałeś do nas skąd?
Przowa, ale jest tutaj z Lupina, ponieważ nie. Przerywać trochę. Dobrze, a powiedz mi, masz ze sobą dzisiaj jakąś osobę towarzyszącą? Nie, przyszedłem dzisiaj samemu. Dobrze. A skąd taka pewna odpowiedź na to pytanie eliminacyjne? Tak szczerze powiem, strzelałem. Mhm. Czyli taki poniekąd szczęście. Chociaż może tak, skąd tam grubsze futro, no to tak pomyślałem, może jednak zero, ale taki półstrzał, możemy powiedzieć. Mhm. Rozumiem. Dobrze, jeszcze. Jeszcze do tematu twojego jakby. Twojego życia prywatnego trochę wrócimy. Ale najpierw może przedstawię zasady programu. Mhm. Dostajesz od nas na start 25 tysięcy złotych. I teraz. Za każdą dobrą odpowiedź twoją dodajemy ci 5 tysięcy złotych na twoje konto. Ale jest jeden problem, mianowicie przed twoją odpowiedzią odpowiadają kamienie. Jeżeli one udzielą dobrej odpowiedzi, odejmuj ci połowę pieniędzy, które masz. Rozumiem. Jeżeli dojdziemy do czwartego poziomu na drabince, kamienie niestety przy dobrej odpowiedzi kasują ci wszystko. Natomiast jeżeli ty dobrze odpowiesz, kończysz grę z doliczonymi dodatkowymi 10 tysiącami złotych i no w momencie, kiedy któryś z was, albo pan, albo kamienie dojdą do czwartego poziomu na drabince, kończymy grę. Wszystko jasne? Możemy zaczynać grę? A jeszcze chwilę. Powiem jednej rzeczy. No to każda odpowiedź to jest 0, 1 lub 2. No i w sytuacji, kiedy dojdzie pan do czwartego poziomu drabinki, wyjdzie pan z pieniędzmi, ma pan powiedzieć formułkę: jestem mądrzejszy od kamieni. Oczywiście w przypadku, kiedy wyjdzie pan z zerem, niestety trzeba powiedzieć odwrotną formułkę. Wszystko jasne teraz? Jak najbardziej. Dobrze. Rozpoczynamy grę w ludzie kontra kamienie. Pierwsze pytanie. Ile centymetrów brakuje siatkarzowi Dawidowi Konarskiemu, aby miał 2 metry wzrostu? Kamienie udzielił odpowiedzi. No ja tak nie bardzo znam się na wzroście siatkarzy, dlatego tutaj pójdzie strzał. Myślę, że 1 centymetru mu brakuje. 1 centymetr. Dobrze, czyli znaczy odpowiedź 1, tak? Tak, proszę bardzo. Zatem odpowiedź 1. Kamienie udzielił odpowiedzi również 1. A prawa odpowiedź to jest 2. Więc... Nic się nie stało. Nic się nie stało kompletnie. Zostaje taka sama sytuacja, jaka była. Powiedz mi, ty studiujesz filologię angielską. Co cię tak zaciekawiło w tym kierunku, żeby pójść na studia w tymże kierunku? No w sumie zawsze z językiem angielskim byłem bardzo takim zafascynowany. Zawsze tam słuchałem różnych transmisji sportowych, grałem również gry po angielsku. Też oglądałem różne programy telewizyjne też po angielsku, no i tak takie zamiłowanie do angielskiego to praktycznie od gimnazjum tak złapałem. Rozumiem, czyli to jest jakby coś w stylu pójścia w kierunku takiej pasji bardziej, tak? Tak, można tak powiedzieć. Dobrze. A powiedz mi, w ankiecie pisałeś też, że interesujesz się sportem najbardziej piłką. Co cię tak zaciekawiło w piłce nożnej? Taka dosyć, może być trochę śmieszna historia, ponieważ moja miłość do piłki nożnej rozpoczęła się przez FIFA. Tak, zaczęło się tak, że na YouTubie zacząłem oglądać filmy z gry na temat Euro 2008. I chciałem, tak się zafascynowałem, że chciałem ją kupić, ale że nie było wtedy w sklepie, no to kupiłem akurat najnowszą FIFA, która była, czyli FIFA 09. No i no, zakochałem się w tej grze, no i tak doszedłem do takiej miłości do piłki, do futbolu prawdziwego. Dobrze, rozumiem. Do tego tematu jeszcze wrócimy, a tymczasem kolejne pytanie. Ilu członków 6-osobowej grupy Monty Pythona pochodziło z Ameryki? Kamienie udzielił odpowiedzi. I tutaj też mały problem, bo tak nie za bardzo pamiętam, czy grupa Monty'ego Pythona była w 100% amerykańska, ale powiem, że ani jednego Amerykanina tam nie było, czyli moja odpowiedź brzmi 0. No dobrze, znaczy odpowiedź 0. Kamienie udzielił odpowiedź 1. I poprawna odpowiedź to jest 1. Więc niestety, kamień skakuje poziom na drabince i odejmuje połowę pieniędzy. Zostało panu 12,5 tysiąca złotych.
Jeszcze rozwinę pytanie. Jedynie Terry Gilliam był Amerykaninem. Pozostali członkowie, czyli John Cleese, Michael Palin, Graham Chapman, Eric Idle i Terry Jones, to są Brytyjczycy. Tak więc niestety musieliśmy zabrać połowę pieniędzy na pana koncie, 12,5 tysiąca złotych. Tak jak rozmawialiśmy o tym sporcie, to może koszykówkę pan trochę śledzi? Ostatnio oglądałem Mistrzostwa Świata w koszykówce, śledząc oczywiście poczynania naszej reprezentacji, a ostatnio oglądałem właśnie te najbliższe mecze do Eurobasketu, a tak poza reprezentacją to nie bardzo, jeśli chodzi o ten pozostałe koszykarskie ligi, jak ten Polska Liga Basketu czy NBA, ponieważ no za bardzo nie potrafię się w to wkręcić, ale już w reprezentacji Polski to tu już ostatnimi czasy to trochę bardziej. Rozumiem. Zobaczymy, jak pan sobie poradzi z tym pytaniem w takim razie. Ilu koszykarzy zagrało w tym samym sezonie w obu drużynach, które znalazły się w finałach rozgrywek NBA? Kamień nie udzielił odpowiedzi. Już. Ilu koszykarzy zagrało w tym samym sezonie w obu drużynach, które znalazły się w finałach rozgrywek NBA? Jeden, ale to jest tylko taki strzał. Dobrze, znaczy odpowiedź jeden. Kamieni udzielił odpowiedzi 0. A pan odpowiedź to jest jeden. Tak więc doliczam panu 5000 zł na pana konto. I teraz tak, jedynym tymże koszykarzem był Anderson Varejao. Nawet nie wiedziałem. A interesował pan się może trochę w kwestii sportu, takiego może różnie zaliczonego sportu, czyli tańca? Tańca, no to... No tańczyć to lubię, ale żeby się interesować, no to nie bardzo, ale zobaczymy to. Dobrze, pytanie brzmi. Ilu tancerzy baletowych wykonuje pas de deux? Dobrze, znaczy odpowiedź 0. Kamień udzielił odpowiedzi 2. I poprawiam odpowiedź 2. Więc niestety musimy odejść panu, zdał połowę pieniędzy. Zostało panu na koncie 8750 zł. Jeszcze rozwinę pytanie. Termin pas de deux oznacza kroki dla dwojga. Tak więc sama nazwa już sugeruje, jaka to ile osób bierze w tym udział. No nic, zostało panu. Teraz jest taki problem, że kamienie mają przewagę o jeden punkt, tak? I mają bliżej po prostu do wyeliminowania pana z gry niż pan do wyjścia z gry pieniędzmi. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeszcze nie koniec, zawsze można się to wszystko odmienić. Dokładnie tak. Tak więc następne pytanie brzmi: ilu ludzi zginęło uderzonych monetą jednocentową zrzuconą z Empire State Building? Kamienie udzielił odpowiedzi. Może jeszcze pytanie? Ilu ludzi zginęło uderzonych monetą jednocentową zrzuconą z Empire State Building? No, ostatnio miałem ten na zajęciach, na studiach, że moneta nie potrafi nikogo zabić, tylko jedynie dać spore obrażenie, także powiem, że 0. Dobrze, zaznaczam odpowiedź 0. Odpowiedź kamień to jest 1. I poprawna odpowiedź to jest 0. Daj, czemu padło w tym momencie 5000 zł na pana konto, pan 13750 zł. W programie telewizyjnym Pogromcy Mitów udowodniono, że moneta nie może nabrać aż tak dużej prędkości, żeby kogokolwiek zranić. Ale niestety, mimo tego, że dostał pan 5000 zł teraz, mam dla pana jedną przykrą wiadomość. To już jest koniec dzisiejszego odcinka. Czas na dzisiejszy odcinek minął, tak więc musi pan dokończyć grę w następnym odcinku. Gratuluję póki co zdobycie 13750 zł i zapraszam na kolejny odcinek. Jeżeli państwo chcą się zgłosić do naszego programu, zapraszam na mail zgłoszeniowy na dole. Dziękuję, dobranoc.